początkiem życia, a my cieszymy się tym nowym porządkiem. W klubie wszystko do życia się budzi i ciągle przybywa nowych ludzi. Opiekę duszpasterską też podjął kapelan nowy, który dzisiaj zna pogrzebie i prawdopodobnie się spóźni, który do współpracy z nami jest zawsze gotowy. My się z tego bardzo cieszymy, bo w Kościół i w Chrystusa ciągle wierzymy. I tak niech zostanie, moi drodzy, przez wiele lat, chociaż bardzo szybko zmienia się ten świat. Przyjaciół w klubie nam nie brakuje, bo każdy z was tutaj dobrze się czuje. Są goście stali i delegacje nowe, które do współpracy z nami zawsze są gotowe. Bo jeden człowiek jest niewiele warty, jeśli przyjaciółmi nie jest on podparty. Więc życzymy wam w te święta dużo radości, aby w klubie i w domu nie zabrakło wam miłych gości. Autor wiersza z Jarosławia wszystkich gości w klubie gorąco pozdrawia Stasiek Bernacik, nasz klubowicz. Zapraszam pana prezydenta, bardzo proszę. Proszę państwa, święta wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. A dzisiaj to czas Wielkiego Postu. I tak zostaniemy w tych myślach utuleni. Święta szybko miną, a świat na pewno się nie zmieni. A w naszym klubie niech miło i radośnie będzie, to na pewno smutku i żalu wśród ludzi nie będzie. Oddaję głos panu prezydentowi. Poproszę o przeczytanie wielkanocnych przemyśleń. Pan Bóg z pasterzami i dla wszystkich serdecznie. Wielkanocne przemyślenia. Palmami ciem witali, okrzyki radosne wznosili, choć na osioł ujechałeś, Pana w tobie zobaczymy. Potem na wiszowanie skazali, koronę cierniową włożyli, na drogę krzyżową posłali, śmiertelnie do krzyża przybili. Doszedłeś do Ojca Świętego, zbawienie ludziom przyniosłeś. Niebo nam otworzyłeś za te wszystkie cierpienia, które od nas znosiłeś. Bardzo dziękujemy. Poprosimy o otworzenie śpiewników na stronie 2 i bardzo proszę na drugiej stronie, żebyście państwo pomogli nam śpiewać. Krzyżu Chrystusa. Dobiega końca czas Wielkiego Postu. To czas rozważań, pokój.
posty i modlitwy. Przygotowujemy się do zmartwychwstania Chrystusa ukrzyżowanego, który swoją męczeńską śmiercią dokonał odkupienia na krzyżu, przebłagał gniew Ojca i pojednał nas ze Stwórcą. Mój Mistrzu. Trzeba go donieść do końca. Proszę, pomóż mi, Panie. Iść na stronie 9. Już przyszedł Jezus. Thank you.
stopy i dłoni. Wokół korona cierniowa rozdzielane świętszą skroń. Złość ludzka niesyta do końca zaślepia wzrok, nawet gdy ścierni krew ciecze, żelazem przebija rok. O Jezu, mój drogi. Oh, God.
ile gwiazd na niebie, ile liści w lesie, tyle zdrowia zmartwychwstały Chrystus, niech wam wszystkim, drodzy Państwo, przyniesie. Bo zdrowie to skarbiec od Boga jest dany. Pozostańcie, drodzy goście, jak najdłużej dzisiaj z nami. Nadziei, radości i wiele, wiele serdeczności życzę wam, drodzy goście i gospodarze, dzisiejszej uroczystości. Poproszę, bo jeden raz, bo to jest dzień. Kapela, bardzo proszę. Księdza majora Pawła Piątka. Witamy serdecznie. Coś pięknego. O tym marzyłem. Chcieliśmy krótko naszemu drogiemu gościowi, który po raz pierwszy przekroczył nasze drogi, chcieliśmy powiedzieć, niech dalej Pan Jezus ciebie drogi strzeże i niech prowadzi prosto do jasnego nieba. I niech ci ześle łaski, tyle ci potrzeba. Nasi mili goście, pięknie was witamy, na świeże jajeczko wszystkich zapraszamy. Byście się tu czuli jak w rodzinnym gronie, do nas przychodzili, takie jest ustroje! Przed nami kolejna rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaśpiewamy piękną pieśń poświęconą Ojcu Świętemu, Książę Nadziei, na stronie 7.
drzewach za chwilę rozkwitają, ptaszęta śpiewają, niech ciążeni swol powinność, niech każdy z nas ma radosne święta, niech proboszcz za krowidło się bierze, bo senior jest głodny i czeka na wieczerze. Ja po prostu jak przyszedłem, to od razu nie mogę poprawić wyjść z wrażenia. Jestem tak pod wielkim wrażeniem. Już myślałem, że nic lepszego mnie nie spotka, jak piękne śniadanie wielkanocne, spotkanie, gdzie byliśmy razem z panem prezydentem. Mówię, no to tak na wysokim poziomie. Ale to już w ogóle jest tak przygotowane, tak pięknie zrobione, naprawdę. Wielkie brawo dla was. Coś pięknego. Choć jestem tutaj niecały miesiąc w Skierniewicach, zaledwie niecały miesiąc, to po prostu czuję się, jakbym był tu był przynajmniej z roku. Naprawdę, ale dzięki temu, że na każdym kroku spotykam wielu wspaniałych Skierniewiczan, ludzi, którzy mają otwarte serce, którzy są pomocni, którzy są otwarci i naprawdę no jestem pod wielkim wrażeniem i jak to człowiek był w różnych miejscach i w Toruniu, czy na południu, w Bolesławcu, czy w Warszawie, powiem szczerze, że nigdzie nie spotkałem tak wspaniałych ludzi jak w Skierniewicach. Naprawdę. Jeszcze w ogóle chciałem przeprosić, że się spóźniłem prawie godzinę. Niestety mieliśmy poprzeb aż przy Rordowie, musieliśmy wracać, no i tak, takie to już kapłańskie życie. Kochani moi, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, przepiękne dekoracje, żeście zrobili, które wprowadzają w nas już klimat świąt, radości, tak jak pani tutaj powiedziała. Ale zanim ta radość nastąpi, będą jeszcze te 3 dni Triduum Paschalnego, które są bardzo ważne dla każdego człowieka wierzącego. Jutro, Wielki Czwartek, miejsce, w którym wspominamy ustanowienie 2 najważniejszych sakramentów. Sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ojciec Święty kiedyś powiedział, że nie byłoby kapłaństwa bez Eucharystii, nie byłoby Eucharystii bez kapłaństwa. I one się nawzajem uzupełniają. Także do tego, żebyśmy tutaj na ziemi mogli się karmić tym pokarmem, który zostawił nam Jezus Chrystus, pokarmem na drogę do wieczności, jest potrzebny również kapłan. Kapłan ze swoimi dobrymi cechami, ze swoim sercem, ale również i ze słabościami, głodnościami, które przez wielu wiernych są tak cierpliwie znoszone. I chciałbym, abyście również i we mnie dostrzegli tego kapłana, który służy, który chce służyć, który jest otwarty, pomocny i z tym nastawieniem przyszedł tutaj do Skierniewic i pragnę wam posługiwać jako sługa, nie jako pan. I Wielki Piątek, wiadomo, to czas ogromnej zadumy, refleksji, postu, nie zapomnieć o poście, chociaż jak mówiłem na ogłoszeniach, do którego roku jest obowiązuje post? Do 60. Do 60, tak jest. Nas wszystkich obowiązuje jeszcze. Rozumiem, że wszystkich obowiązuje. Ale pocieszne jest to, ja nawet jako ksiądz byłem przekonany, że jeżeli jest post, to rzeczywiście jest chleb, woda, nic więcej i to raz w ciągu dnia. A tu się okazuje, że przepisy kościelne przewidują, że są 3 posiłki. 2 słabe i 1 dosyta. To co to za post? Jak ja tak normalnie na co dzień nie wiem. Także, ale oczywiście znam wiele osób, które rzeczywiście przeżywają ten Wielki Piątek o samej wodzie, nawet chleba nie jedzą. Po to, żeby właśnie podjąć jakiś trud, jakieś wyrzeczenie. Wyłączyć telewizor, żeby na Wielki Piątek nie grał, nie dudnił. Niech to będzie przynajmniej jeden dzień, który będzie dla nas i dla
Ale drogę krzyżową. Na drogę krzyżową zapraszam do garnizonowego. Na godzinę 17 poprowadzi pani dr Anna Gogulska, tak? Na podstawie całunu turyńskiego. Będziemy mieli taki kopię całunu turyńskiego, 4,5 metra, zresztą tuż w Kielenicach gdzieś był. Tak jest. Także też będzie pięknie. Będziemy mogli przeżyć. No i Wielka Sobota, święcenie pokarmów. Już czuć ten zapach świąt, już tak już się z troszeczkę przyjdzie poświęconym, no jak w dzieciństwie, to już każdy zaglądał do niego, już tam kiełbasę hapnął, coś tam tego, bo już były te święta. No i niedziela Zmartwychwstania, poranek, kiedy trzeba przyjść na rezurekcję, żeby z samego lata już doświadczyć tej wielkiej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Hańbo, i zanim pobłogosławię tego pokarmu, chciałbym złożyć wam wszystkim z głębi serca moje płynące życzenia szczere, abyście doświadczyli osobiście każdy z was w swoim życiu i w swoich rodzinach prawdziwej radości wypływającej z wiary. To, co powiedział nasz kochany, bo przekochany papież Franciszek, że żeby właśnie zachować radość wiary. Chrześcijanin nie może być smutny. Chrześcijanin powinien cieszyć się swoją wiarą. I myślę, że dla was, dla osób, które przeżywały swoją młodość drugą, prawda, gdzie już nie ma aż tylu obowiązków i tak dalej, widać tę radość. I chciałem za tę radość waszą podziękować, że potraficie w wielu naszych sercach tę radość budować, wskrzeszać ją, mimo tego, że każdy z nas ma swój krzyż, ma swoje jakieś cierpienie, ma jakieś problemy, jeśli nie z sobą, to z rodziną, z najbliższymi. Każdy nosi z nas jakiś krzyż, a Chrystus nas powołuje do tego, abyśmy ten krzyż podjęli, nie odrzucili go, ale spróbowali go przez życie nieść właśnie z taką wewnętrzną radością. I tego, kochani, wam życzę na ten czas świąt, aby to się w waszym życiu spełniło. Teraz pobłogosławię. Proszę siedzieć. Żeby nie było zbytniego zamieszania. My Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny i dobry Boże, Ty stworzyłeś te dobra, z których korzystamy, po to, aby przede wszystkim nam służyły. Pobłogosław ten chleb, który jest chlebem powszednim naszym, którym się karmimy, który otrzymuje nasze ciało. Spraw, abyśmy potrafili dzielić się tym chlebem, jak naszą miłością, aby go nigdy nie zabrakło, aby nigdy nie zabrakło tego chleba powszedniego i miłości w naszym sercu. Pobłogosław także jajka, znak nowego życia. Spraw, aby w nas umierało to, co jest słabe, to, co jest niedoskonałe, a rodziło się to, co jest niezniszczalne i wieczne. Miłosierny Boże, pobłogosław także sól, która niech nas chroni od wszelkiego zepsucia, zła i niebezpieczeństw. Pobłogosław także mięso i wędliny, które będziemy spożywać na pamiątkę baranka maskalnego. Zasiądź w radosny poranek zmartwychwstania razem z nami do stołu, abyśmy potrafili się dzielić miłością ze wszystkimi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A koleżanka ukradła mikrofon i sobie coś pięknego. No to takie. No tak, oszczędnie, dla nas starczy. Braknie do mnie. No już potraktujcie jako taki mały śmigus. No.
Poprosili gospodarza Mietka, bardzo proszę, gospodarzu domu tutaj do nas. Na razie prosimy. A dzięki. Proszę bardzo. Nie, żeby tych baranków nie zasłaniać. Nie, tak się bliżej przysunęli może. Któż pasterzu drogi, pobłogosławiłeś nasze progi, pobłogosławiłeś nasze dary, to teraz zaśpiewaj razem z nami. Pobłogosław Panie na stronie 5. A ja znam. Jak znam, to jedziemy. Pobłogosław Panie z wysoki do nieba. Yeah.
żebyście Państwo, drodzy goście, chwilę z nami zostali. Wszyscy się radujemy. Za chwilę zmartwychwstanie. Zwycięzca śmierci, niech wajszata. Zwycięzca śmierci, niech wajszata. Prawo walczyć. Prawo do... Prawo zapowiedzi.
przyszła na święta, spotkań rodzinnych i to była, żebyśmy zawsze znajdowali w zmartwychwstaniu Pana łaskę, znajdowali pociechę i znajdowali radość. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na okres świąteczny dla Was, dla Waszych najbliższych. Przekażcie się do życzenia tym wszystkim, którym dobrze życzycie. Dziękuję serdecznie. Tutaj od rodziny samorządowej taki strojek, który będzie przypominał właśnie to rodzące się życie, bo to bardziej to wiosenne kwiaty, jajka, które symbolizują w naszej kulturze rodzące się życie, czyli to, co wszystko najlepsze. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zapraszam do Państwa. Ostatnie słowo należy do przewodniczącego. Już Cię żegnamy, duszpasterzu drogi, któryś nam błogosławił i swoje święte słowa na pamiątkę zostawił. Niech Ci Pan Jezus zapłaci i niech Ci zdrowie służy, abyś kiedyś mógł pozostać w tym grobie na dłużej. Jako senior. Dziękujemy. Króciutko marsza prosimy. Drodzy Państwo, drodzy goście, klubowicze, popatrzcie obok siebie, nie ma wśród nas wielu, tych, co odeszli. Nie ma Jadzi, nie ma Staśka, nie ma Stefana, nie ma Andrzeja i wielu, wielu innych. Tych, którzy odeszli do wieczności, odeszli, by żyć wiecznie. Za tych wszystkich bliskich nam przyjaciół, których nie ma z nami, ale my zawsze o nich pamiętamy i dzisiaj pieśni zaśpiewamy. Świat głuchy na cierpienie. Niech do Ojca prowadzi droga jedyna przez Jezusa Chrystusa,
zmartwychwstałego Syna. Radosny dzień nastał, zadzwoniły dzwony, bo Chrystus zmartwychwstał, będzie lud zbawiony. Pieśń radosna, Państwo macie w śpiewnikach na stronie 12. I tą pieśnią, proszę Państwa, zakończymy część taką świąteczną. Zaprosimy Państwa do stołu. Thank you.